Hello there! Hej, cześć, siema nam wszystkim ludzie, z tej strony Rzodek, a to jest kolejny odcinek XCOMA 2. W poprzednim odcinku robiliśmy misję i zbieraliśmy zasoby, które teraz sobie przeznaczymy na dział techniczny. Tak dokładnie. Dział techniczny, pokaż wyposażenie. Nie to. Buduj. Produkcja przedmiotów, o. Uzbrojenie. I tutaj możemy sobie ulepszyć nasze... O, tutaj miotacz ładunków magnetycznych. Mówiliście, że to jest dobre. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Topór jonowy. Oho. Pistolet magnetyczny, ulepszenie drużyny. Zaawansowany granatnik, ulepszenie drużyny. Chwila. Mamy teraz dużo tych grenadierów, zatem... strzelba odłamkowa. Chwila, to jest działko elektromagnetyczne. Tylko pytanie, czy to jest to działko, którego używa Skorpion, czy to jest to działko, które używają nasi grenadierzy? Jest bardzo dobre pytanie i chciałbym poznać odpowiedź na nie. Zaawansowany wzmacniacz Psi. Dobra. Dobra, no to chyba działko elektromagnetyczne tutaj zrobię. Pyryk. Tutaj nie mogę. Mam też drapieżnik. Potrzebuję 6 zwłok żołnierza adwentu. No i skoro mam jeszcze ten... Mam jeszcze zasoby. To użyję to, żeby zrobić pistolet magnetyczny. Dalej mnie stać na coś? Dobra, no to... Strzelba odłamkowa, no. Zróbmy tutaj jakiś... Dobra. No, poligon zaraz się zrobi za 3 dni, więc spoko. Dobra. Wracamy tutaj. Co to? Jest to ognisko. Tutaj są zasoby. Ale tutaj trzeba ten przekaźnik radiowy zbudować. Dobra, szeregowy Bruno Richard tutaj już strzelcem wyborowym został. Spoko. Jak tutaj widzimy, Francuz. Ulepszenie broni, coś tu mogę zrobić? Nie. Muszę jak najszybciej opracować tę broń Gaussa, bo to mi po prostu ulepszy moje snajperki. Znaczy, snajperki. Karabiny snajperskie chyba się powinno prawidłowo mówić. Zatem chodź teraz tutaj kolejny. Nie. Tu, szkoła działań partyzanckich. Nie mam żółtodziobów. A czy mam jakąś... Zresztą i tak nie mam tych zasobów. Oho. Wojna zintegrowana. Premie PSB są znacznie lepsze. No dobra. Nie mamy zasobów i tak. A to lećmy tu. Dobra, zrobione. Ja mam rozumieć, że oni przez tydzień, czy tam ile to się budowało, budowali zardzewiałą wieżę posklejaną kilkoma antenami z cyfrowego Polsatu. No i jeszcze czerwona lampka, no faktycznie. W dzisiejszych czasach ciężko dostać czerwoną lampkę. Dobra, 120 jednostek zasobów dostałem. Dobra, coś tutaj jakaś premia. No to co? Czy wszyscy nam się w ogóle wyleczyli? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Czy wszyscy nam się wyleczyli? Zobacz żołnierzy. Rusex jest lekko ranna i Raf jest ranny. Zatem poczekamy jeszcze 2 dni i spróbujemy coś zrobić, jakąś misję. 2 dni. No to możemy tutaj poczekać te 2 dni. Czekam tutaj, albo tu, aż się wyświetli, że Rusex jest podniesione, rany już zrobione. O, broń Gaussa zrobiona, zajebiście. To nie lada osiągnięcie, że mamy możliwość korzystania z broni Gaussa, która jest skuteczniejsza w walce i działa bezpiecznie na tylnych poziomach mocy. Konstrukcja opiera się na zaawansowanych technologicznie
miniaturyzacji opracowanych przez obcych, które dalece przewyższają wszystko, co wiodące koncerny zbrojeniowe opracowały na Ziemi do czasu inwazji. Na pokładzie statku mamy ograniczone możliwości strzelania próbnego, ale mimo to nasze prototypy mogą rozpędzić pocisk ze stopu adaptacyjnego do prędkości 5000 metrów na sekundę. Wow. 5 km na sekundę? W środowisku symulowanym. Jeszcze szykujemy się do próby końcowej, ale prawdopodobnie sprzęt używany w terenie będzie miał ograniczoną moc, ponieważ może szybko wywołać zmęczenie żołnierzy posługujących się tą bronią. Jebać ograniczenia! Działko magnetyczne, karabin Gaussa, Elerium. Dobra, karabin Gaussa, czyli ulepszenie naszych snajperek. A, i tu jest działko magnetyczne. Czyli tam ulepszałem to działko Sparka. Tak, kurde, myślałem. Dobra, Elerium. No, róbcie to Elerium. Spoko. Mamy 5 techników. Czy oni teraz coś robią? Czy ja mam kogoś wolnego? Nie, dobra. To aż 3 potrzeba. Znaczy, mogę mieć. Nie, że trzeba. Kurde. No. Nic nie chcę budować na razie. Niech się tam poligon robi, czy kichuj. Dobra. Cholera. Projekt Avatar wzrósł. Chyba 2 punkty. Dobra, 1. Dobra, już tam zmierzam. Cholera. Chile, nowa placówka obcych, fuck. Dobra, no to lecimy do tej nowej Brazylii. Nawiąż kontakt. Przez 3-5 dni. Brazil. New Brazil. Taka to Brazylia, że... Nie ma co. A tu jest Chile. Nie. Dobra, poligon zbudowany. Dobra, i co ja tu mogę zrobić? Ładny. Welcome to the Proving Grounds, Commander. Kombinezon Exo. Kombinezon Pająk. Amunicja eksperymentalna. Granat eksperymentalny. Eksperymentalna broń ciężka. Otwieracz czaszek. Kurde, omniklucz z Mass Effecta. Wylecy na pole walki. Zrobię 50 zasobów. Zrób się może coś na razie, nie wiem. Ciężką wersję pancerza z płytami. Proszę bardzo, robić to. Tak. Dobra. Niech tutaj działa. Za 4 dni powinien się zrobić, spoko. Ale my tutaj, zróbcie to. Cholera. Ubierać się? Chuj. Aktywne mroczne wydarzenie. Polowanie na XCOM, szybka reakcja. Do chuja pana. Odwet... No nie, no nie teraz! Operacja Płonący Przewód. A tam jest UFO już, które na nas czeka. Coś czuję, że to przejebało. No dobra. Nie zapolowało, nie tym razem. Dobra, jest Rusex. Jestem i ja. Dobra, Vlad. A, nie masz apteczek. Nie mam apteczek. Chwila, jak to nie mam apteczek? Rafi, ty masz apteczkę, właśnie. Oddawaj. Weź sobie ten granat i się usuń. Wybierz żołnierza. Vlad. I ty będziesz miał apteczkę. Proszę bardzo. Dobra, a zatem mamy tak. Mamy Savelę, mamy Vlada, mamy Rodaka, Skorpiona z ulepszonym działkiem. Niestety nasi tutaj głównokomendni, podkomendni w sumie, nie mają ulepszonych dział, bo gra mnie oszukała. Dobra, lecimy. Nie jestem pewien, ale przy tym odwecie adwentu chyba mogę odpuścić pewne te? Odpuścić w sensie te... Postęp tego projektu Avatar?
Nie wiem, nie jestem pewien. Teraz będzie 15 minut loadingu. O ile w ogóle się loading załączy. We're picking up an intermittent distress signal, and as far as we can tell, the aliens are hitting back against one of the resistance outposts. It doesn't look good. Uratuj przynajmniej 6 cywili. Neutralize all enemy contacts. Dobra. Wyjątkowo szybko się zrobiło. Nawet nie zdążyłem się znudzić za bardzo. Ja już się wczułem w misję po prostu. Ja już się po prostu wczuwam w misję. I liczę na to, żeby tego nie spieprzyć. Bo coś czuję, że mamy przejebane. Taka dziwna... I dziwne przeczucie. Eliminate all enemy units and protect those civilians. Dobra, typowo. Advent came in hot and so did we. You won't have a concealed position for deployment on this one. Dobra, robak właś tu. Ratujemy już pierwszą osobę. Kurwa. They can't do much from range, but they're lethal up close. No dobra. Spoko. Mamy tutaj jakiś cywili? Nie, tutaj nie mamy. Dobra, Vlad. Albo tu. Brusex, ty podejdź tu. Co to? I'm glad to see the resistance has their new recruits training. They need to be prepared for the next advent sweep of this area. Czemu mi podświetla to? Nie wiem. Dobra, warta z pistoletu. Rusek zawsze zostaje z tyłu i tam w górze. Dla własnego bezpieczeństwa. I bezpieczeństwa nas wszystkich. Przewaga wysokości to jest bardzo ważna rzecz u snajperów. Dobra. Berserkowie. O, hello there. Proszę bardzo, 3 punkty obrażeń. Zajebiście. Dobra. Rodak. Jezus, jak ta kamera się trzęsie. No dobra, no chodź tutaj. Co możesz zrobić? Uratowanie 6 cywili będzie tutaj małym problemem. Dobra, przeciążenie sobie wrzuć. Overlocking. Dobra. Możesz atak wręcz na tego berserkera zrobić. I zrób to. Przynajmniej będziesz mógł się przemieścić. I zadać spore obrażenia. Dobra, one punch robot. Yeah. Dobra, 9 obrażeń. Zajebiście. Rozwścieczony. Czyli powinien się teraz zająć tamtym, tak? Ej, powinien. Dobra, strzelanie w biegu sobie załącz. Kurde, akurat ten cywil jest tam. Czyli akurat poza moim zasięgiem. Dobra, tu. Muton 55. Mało w ogóle rzucam tymi granatami. Rzućmy. Druk. Dobra, zerwał się pancerz. Dobra, ten powinien się zająć Sparkiem, o ile się nie mylę. Tym, który jest najbliżej, to są tępe jednostki. Wyłączył się? O cholera, ale mu zadał obrażeń. No strzelaj do Polaka. Uj, on jest mądry. Chwila. Bo mnie tu...
Dobra, ja jestem. No to ten tego. Robak. Niska osłona. A, robak jest jeszcze ukryty. No dobra. To Vlad. O Jezus, naprawdę. Dobra, i tak nie masz już osłony. I na wafla ci się ona zda. No to go okrąż po prostu. To... O ja pieprzę! Tylko nie on! Tylko nie on! Chwila, tutaj ile mu zadasz obrażeń? 4-6. Tutaj 3-4. To oczywiście, że strzelaj. Królowa berserkerów. Odblokowano osiągnięcie, zguba... Co? Zabity! Zadziałał krytyk! Zajebiście! O kurwa, ale to mi się teraz udało. Jak zadziałało to 5% z tego automatu? O kurwa, ale fuks. Ja jebix, a ja, ale mi się farciło. O chuj, nigdy takiego fartu jeszcze nie miałem. Dobra, nasza snajpereczko. Strzelaj w tego gnoja. Tam sparka nam wyłączył. Dobra, berserk padł. Dobra, i teraz masz bombę w dół. Możesz się przemieścić. No to się przemieść tutaj bardziej. Dobra. O, tu jesteś. No to robak, przejdź tu. Po co ci ta już widoczność, skoro i tak jesteśmy już odkryci? Ujawniono, dobra. Nie wiem, przygwożdżenie. Nie wiem w sumie po co, ale niech będzie. Dobra, Rodak, czy tutaj są jacyś cywile w pobliżu? Chyba nie ma. Ale mi się przyfarciło z tym królem. Ja jebix. No dobra, chodź tu. I przywal w niego. Dobra, padł. Teraz Savela. Podbijasz. Podbijasz tu i ratujesz. Albo tu w sumie. Tu i wchodzisz za osłonę. Najgorsze jest to, że tutaj ten ziomek nie ma osłony. Ja już widzę, jak ten się nim zajmuje. Vlad, nie gin! Zrobisz. Podchodzisz, no i będziesz strzelać, zgaduję. Uff, pudło! O! Oje, oja, jak dobrze. Dobra. Ale się cieszę, że ten zdech. Kurwa. Ale dalej król żmi! Pozostaje nietknięty. Kurwa, klikłem. A se klikłę. No dobra, no to... Skorpion, zostałeś wyleczony. Strzał nie ma najmniejszego sensu. No to podejdź tu i uratuj tamtę dalszą. Skoro możesz. Nie możesz zrobić przeciążenia, ale to nic. Dobra, uciek. Ła? Vlad, ty się dostań tu. Za osłonę. I się wylecz. Leczenie apteczką. Dobrze. Akurat 4 punkty. Rodak. 39%. Mamy tu Savelę, która...
która może wykonać cięcie na tym mutonie. I chętnie to zrobi, prawda? Prawda. Ogłuszenie 2. No proszę bardzo. Jak dobrze. Dobra, chodź tu. Rusex. I teraz strzał z pistoletów tego gnoja. Jep. Brawo. Padł, chyba. Tak, ewidentnie. Dobra, rodak. Rodak, ty chodź tak, żebyś przypadkiem nie wpadł w jakiś ogień, co nie? Bo ja znam twoje możliwości. Dobra, 5. Został jeszcze jeden obcy. Raczej nie będzie to drugi boss. A tym chyba raczej mogę być spokojny o przyszłe losy tej operacji. Ale śpykło, o chuj. On był najbardziej wnerwiający ze wszystkich. Po to właśnie zamontowałem ten automat, żeby właśnie w takich sytuacjach zadziałał. Dobra. Skorpion, chodź tu. To jest jakiś kościół. Ale jeszcze są jakieś siły uderzeniowe. Chodź tu. Zgaduję, że tu jest jeszcze jakiś bezimienny czy coś. Tam bezkształtny, jak to się nazywa. Vlad. Vlad, chodź tu. Rodak. To i tak jest rozdupcone. Tu coś się pali. Chodź, chodź tu. Rusex. No dobra, uratujmy tych cywili, tych co tam są. Założę się, że jeden z nich to bezkształtny, czy tam bezimienny. To jest po prostu zbyt oczywiste, żeby tego nie było. Pawela, podejdź tu. A. No chyba, że tak. Mech i bezimienny. Znaczy, Boże. Mech i Berserker. I tutaj jakiś żołnierz Adwentu. To jest chyba już ostatnie. No, jeżeli chcecie się... O, i bezkształtny, bezimienny. Proszę bardzo. Mówiłem, że tak będzie. Dobra, mamy mały problem. Właśnie, o tym problemie chciałem powiedzieć. Dobra, ale on nie ma punktów ruchu, żeby aż tak nas dowalić. Cholera, i znowu będzie hospitalizowana. Kontratak ogniowy, dziwko. Fakt, że mało ci zadał, ale no. Chociaż coś. A może strzelać tych cywili. Proszę bardzo, marnuj amunicję. Może zdezintegrowało go. Marnuj amunicję, marnuj punkty akcji. Ja już wykonałem ten cel misji, który miałem. Dobra. Tutaj Skorpion i Rodak sobie będą musieli poradzić z tym bezimiennym. Chyba, że on ma jakąś magiczną turę akcji. Nie ma, na szczęście. Jezus, gdyby ten król Berserkerów nie zdechł, ja bym miał tak przejebane w tym momencie, że to jest naprawdę. Nie, nie. Nie w niego. Nie. Dobra, chodź tu. Możesz strzelić? Nie możesz. Ale możesz zrobić tak. I zrób tak. Stryk. Bum. Dobra. Pancerz się zerwał, obrażenia zadało. Vlad. Nie w mecha. Tylko tu podejdź. Tu o. I strzelaj w tego berserkera. Jak go zabijesz, to w ogóle będzie zajebiście. Dobra, co za dużo to niezdrowo widzę. Okej. Rodak. Strzelaj w tego bezimiennego. Chyba go zabijesz, masz dobry karabin. Po
Pudło? Nie, dobra. Ruseks. Ruseks niebezpiecznie, żebyś tu stała. Tak tylko powiem. A może Sokole Oko? 75%. Nie w niego, tylko w niego. Aha, zasięg broni minus 30%. No faktycznie, no ze snajperki tak to niezbyt. Ale tak? W mrok? Nie. Pojedynek? Nie. Może tu? O! To w sumie może być spoko, bo jak ci się jeszcze uda wysadzić ten samochód, to jeszcze on dostanie obrażenia. Rozwścieczony. To chyba niedobrze. Dobra, skorpion. Atak ręką? Nie, po prostu go zastrzę. Weź użyj tego działa. Dobrze. Warto było je kupić. Awans, ktoś dostał. Skorpion dostał awans, super. Savela. Dobra, strzelaj w tego berserkera. 8 punktów obrażeń. Zdech? Nie zdech? Zdech, dobrze. Teraz tutaj jest gorzej, bo Vlad jest otoczony. Jakby to tutaj przejść? A żeby było dobrze. Ty masz nawałnicę cieni? Nie, nie jesteś w centralu. Za kartony, które są pełną osłoną? No spoko. Brzmi jak plan. O? Coś? Dobra, odwiesił się. Pościg za cywilem? A nie, kurde, oflankował. Ała, nietykalność. O, i teraz on i będzie strzelać we Vlada albo w Savelę. Cholera. Na szczęście pływu. Dobra, mamy tutaj dwóch okrążonych moich żołnierzy. Wygląda to iście filmowo, niczym w Dunkierce. Wszystko wybucha. Na szczęście tutaj jest robak. Hello there! For the United States! For the President! Dobra. Robak dostała awans. A Vlad... Vlad zrobi jeszcze większy rozpieprz z tego... kościoła. Bang! Dobra. Kurde. Czy ja zrobiłem sprint? Tak, ja pieprzę. O, Ruseks tu jeszcze jest. Chwila. Bo to może być ostatni żołnierz. Dlatego Savela, weź podejdź tu i zabierz lód. Celownik laserowy. O, zawsze to coś. Jak go zastrzelisz, to jest dość dobra. Proszę bardzo. Nie ma lepszych żołnierzy. Ktoś jeszcze został? O, tutaj jesteś bezimienny. No to Spark się z tobą zajmie raczej. Zawziętość. Nie, albo w sumie. Ten wrak już nie wybuchnie dwa razy. No to możesz sobie podejść tu. Skorpion. Wiesz co, no. Jeprzni wyrzutnią rakiet. Gdzie ten jest? Gdzie on jest? Nawet nie wiem, nawet go nie widzę. Może gdzieś tu. Nie wiem, nie widzę go. Koniec tury. A tu jest. Będziesz próbować atakować robota naszego. Człowieku, on ma taki pancerz, że ty mu chuja możesz zrobić. Śmieszny jesteś. Dobra, robak przyładuj. Dobra. No i się przenieś tu.
symbolicznie. Dobrze, Vlad, to... No Vlad, przenieś się za osłonę, bo zawsze warto mieć jakąś osłonę. I przeładuj też. Trzeba jak najszybciej jakimś im lepsze pancerze zrobić. Skorpion. Przypierdol mu. Pudło! Jebana, bezkształtna kreatura. Dobra. Roduk. Kauhar. And shoot him. Może krytyk siądzie? Nie. Ale 7 obrażeń, jak najbardziej. Zostało mu jedno. Rusek, stąd będziesz miała cel? No tak średnio. Dobra, podejdź tu. Dobra, Savela. Strzelanie w biegu. Tu. Cięcie? Nie. Zwykły strzał, proszę bardzo. I Savela kończy. Dziękuję. Krytyk siadł, 10 punktów obrażeń. Dziękuję, dobranoc. Wykonana misja. Ja pieprzę. Jest godzina 16:51. Kto tam jedzie tym traktorem? Uff. Udało się. Nie uratowaliśmy tylko jednego cywila, ale zawsze muszą być jacyś... Jakieś ofiary wśród cywili. Inaczej to nie byłaby wojna. Mamy 4 rannych żołnierzy, ale żyją! Boże, jak dobrze! Jak dobrze, że ten król berserkerów zdech! Jak ja się cieszę, że on zdech! Dobrze, że zdech! Został jeszcze tylko król żmii, który jest też już... lekko... dopompowany. On ma chyba, z tego co wiem, pół pierwszego paska, zatem on jest na jedno posiedzenie w sumie. O tak... Jacy te bossy są... cholernie trudne. Satysfakcjonujące jest, jak się ich zabije. Oj, warto. Nie no, to jest drużyna naszego ostatecznego rozkurwienia. 5% szans było na to, że siądzie taki krytyk, że zabije od razu. I siadł. Akurat na królu berserkerów. Jak zajebiście. O, czuję dobrze. Czuję dobrze. Dobra, wracamy. Wszyscy są szczęśliwi. Ranni, ale szczęśliwi. Co to? Coś się nie doczytało chyba. O, jak dobrze! Dobra, Skorpion ma awans. Nowa ranga, gwardzista. Wyślij bita do uszkodzonego mechanicznego sojusznika i napraw go. Wyślij bita na dowolną widoczną pozycję, gdzie spowodują potężną eksplozję. No, to dobre to jest. Dobra, gwardzista. I robak został kapitanem. Została kapitanką. Kapitanem. Tutaj grane zadają plus 2 do obrażeń, albo oddaj strzał z karą celności minus 15, jeżeli trafisz w cel, automatycznie strzelasz ponownie. Nie, myślę, że to będzie dobre. Większe do granatów obrażenia, spoko. Rodak jedynie nie jest ranny, no i robak. Dobra, Rusek znowu do szpitala, Savela do szpitala, na razie na szczęście na 2 dni. Having successfully recovered one of Dr. Valen's genetically zwłoki królowej berserkerów. I am eager to begin conducting an autopsy as soon as possible. It is my hope that by following sekcja zwłok berserkera królowej. Of just how she managed to accomplish these. Zwiększenie miesięcznej nagrody strzyku został zwiększone o 35, spoko. Uff, dobrze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Mi się bardzo podobało. Jest wreszcie zdech. Jest! To teraz jeszcze król żmi, który powinien zostać zniszczony. Do zobaczenia jutro, drodzy państwo. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hejos.